Chciałbym dzisiaj przed Wami otworzyć Biblię w różnych miejscach, gdzie proroctwa prowadzą nas w takim jasnym zrozumieniu tego, czego Bóg oczekuje od nas i czym chce nas obdarzyć. Ten tekst wstępny, który przed chwilą był przeczytany z Księgi Psalmów, z 24. Psalmu, mówi nam o otwarciu jakichś bram o podniesieniu szczytów, bram. Niech otworzą się podwoje. Ktoś mógłby powiedzieć, że psalmy są poezją. I rzeczywiście tak jest. To jest poezja, która była spisywana po to nie tylko, aby ją czytać, ale przede wszystkim, aby ją śpiewać. Bo psalmy to były pieśni, które... Odśpiewywano podczas różnych uroczystości religijnych w świątyni czy na dziedzińcu świątyni Jerozolimskiej. Ale kiedy bliżej przyjrzymy się temu, co zostało napisane, okaże się, że psalmy są nie tylko pieśniami, nie tylko poezją, ale psalmy są proroctwami, proroctwami, w których zawarte są tajemnice można tak powiedzieć Jezusa Chrystusa, jego życia jego śmierci, zmartwychwstania, ale także tego, co później się zdarzyło. Dlatego tytuł dzisiejszego Kazania Otwarte Bramy właśnie nawiązuje do kolejnych etapów tej niezwykłej misji Jezusa Chrystusa, jaką przedsięwziął, aby ratować nas wszystkich. Mówiąc wszystkich, myślę o tych, którzy chcą, którzy pragną być uratowani, albo inaczej mówiąc. Tych, którzy zdają sobie sprawę z tego, że znajdują się w bardzo niebezpiecznym miejscu i że o własnych siłach nie są w stanie wydostać się z tego miejsca, aby się uratować. W tym tygodniu czytałem o tym, że jeżeli różne inne okoliczności nie wpłyną na to, że życie na naszej planecie nie będzie możliwe, to z całą pewnością za około miliard lat słońce na tyle rozgrzeje naszą atmosferę że morza się zagotują no i wtedy życie w morzach i życie na ziemi przestanie istnieć no ale to oczywiście futurologia to są przewidywania ludzi którzy myślą nad tym w jaki sposób przetrwać albo w jaki sposób uciec z tej planety Elon Musk buduje rakiety buduje te urządzenia które miałyby przenieść nas w jakąś okolicę kosmosu, gdzie życie będzie mogło na nowo rozwinąć się albo już się rozwinęło i będziemy mogli się tam przenieść. Zobaczcie, że człowiek na własną rękę próbuje znaleźć ratunek dla siebie. Często to wygląda tak jak zabawa dzieci, które wsiadają do pudełka i mówią, że lecą samolotem, prawda? To jest coś, co pokazuje nam, że ludzie nie chcą czerpać z tego słowa, które jest naprawdę wiarygodne. Ale ono wiarygodne staje się wówczas, kiedy patrząc na proroctwa, na spełnienie się proroctw, widzimy, że mamy do czynienia z kimś absolutnie niesamowitym, kimś, kto potrafi przewidzieć przyszłość tak odległą że ci którzy później yy, chociażby o Danielu myśleli jako o człowieku który mógł napisać księgę Daniela w kontekście tych wielkich imperiów które po kolei następowały po sobie i upadały to doszedł do wniosku że Daniel nie mógł istnieć w V wieku przed naszą erą on musiał istnieć najpóźniej w drugim wieku naszej ery, czyli po tych praktycznie rzecz biorąc wszystkich wydarzeniach, które można było dopiero opisać wtedy, kiedy się ziściły, kiedy się spełniły. Dlatego, że w ludzkiej głowie nie mieści się fakt, iż można przewidzieć tak precyzyjnie wydarzenia, które mają nastąpić. A kiedy weźmiemy pod uwagę Księgę proroka Izajasza, gdzie pojawienie się cyrusa, władcy Medów i Persów, było przepowiedziane na prawie 150 lat do przodu to, co powiemy. I to nie tylko przepowiedziane jako postać polityczna, jako postać historyczna, ale również przewidziane, był, przewidziane było Jego imię. Jego imię, które dopiero mieli nas na dać mu rodzice, którzy jeszcze nie istnieli, długo jeszcze nie istnieli. Więc jeśli pomijamy proroctwa, jeśli zostawiamy je gdzieś za sobą albo obok siebie, uważając za nieprawdopodobne i dostosowując nasze pojmowanie zagadnień związanych z proroctwem do swoich możliwości i do swojej wiedzy, to wówczas wychodzą właśnie takie poglądy, takie skojarzenia, które no czasem aż śmiesznie wyglądają. Dlatego, że kolejne odkrycia archeologiczne pokazują nam, no, że jednak coś z tym Danielem nie było w II wieku, ale rzeczywiście w V wieku przed naszą erą, a nawet w VI, bo przecież urodził się w VI wieku przed naszą erą. Mamy więc do czynienia z mocniejszym słowem proroczym, którego pilnując, szczegąc, możemy przenieść się do. Tej rzeczywistości, która jest jeszcze przed nami, a która również została przewidziana. Kiedy otwieramy Pismo Święte na pierwszej księdze mojżeszowej, na trzecim rozdziale i gdzie tam zapisana jest obietnica odkupienia człowieka, możemy powiedzieć, że Bóg przewidział zakończenie historii tej ziemi na kilka tysięcy lat do przodu. I wiedział dokładnie, co się wydarzy. Wiedział dokładnie, że, że człowiek zgrzeszy, korzystając ze swojej wolnej woli. Dlatego przewidział plan ratunku człowieka na wypadek, gdyby to faktycznie się zdarzyło, a musiało się zdarzyć, dlatego że, mając wolną wolę, człowiek mógł upaść. Jedno jest zastanawiające. Wielu uczonych, którzy badają przestrzeń kosmiczną, uważa, że bylibyśmy absolutnymi egoistami i ludźmi pozbawionymi rozsądku, gdybyśmy uważali, że tylko nasza planeta jest zamieszkała, że we wszechświecie istnieją różne cywilizacje na wyższym, a być może na niższym poziomie niż nasza. Ale my dzięki Słowu Bożemu wiemy, że istnieją te cywilizacje i te cywilizacje zainteresowane są tym, co dzieje się na naszej planecie. Jeszcze być może w XIX wieku, czy może XVIII wieku, ludziom nie mieściłoby się to w głowie, że można obserwować coś na odległości tak niesamowite, jak wartości astronomiczne. Ale dzisiaj, kiedy mamy możliwość przesyłania dźwięku, obrazu na takie odległości, wiemy, że ci, którzy są w kosmosie, dysponując lepszymi środkami niż my je posiadamy. Są w stanie obserwować to, co dzieje się na naszej planecie. A są zainteresowani naprawdę tym, co dzieje się na naszym świecie, na naszej Ziemi, dlatego, że to my jesteśmy dla nich największym zagrożeniem. Oni wcale nie chcą zawojować naszej Ziemi. Dzisiaj mówi się o UFO, mówi się o tych nolach, czyli niezidentyfikowanych obiektach latających. Że są to obiekty, które, którymi dysponują jakieś inne cywilizacje. W rzeczywistości tak nie jest. Zresztą Alfred Pala w swojej książce bardzo, na temat UFO bardzo wyraźnie pokazał, że to są zjawiska demoniczne. One nie mają z fizyką nic wspólnego. Chociażby ze względu na manewry, jakie wykonują. A więc rzeczywiście mamy. Jedynie w Słowie Bożym wyjaśnione zjawiska i zdarzenia, które w żaden sposób nie są podejmowane przez ludzi nauki we współczesnym świecie. Wydaje się być to abstrakcją. Zresztą trudno się dziwić, dlatego że dla człowieka uczonego wiara jest abstrakcją. Dlatego że człowiek, który sięga po wiedzę naukową chce dowodów, dowodów namacalnych, dowodów, które mogą poświadczyć lub zaprzeczyć jakimś zjawiskom czy wydarzeniom. No ale popatrzmy na to, o czym mówi Biblia, niezależnie od tego, czy nauka się z tym zgadza czy nie. Wiara jest pewnością, nie jest przypuszczeniem. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków powiedział, że wiara jest pewnością. Jeżeli tu jesteście i nie macie pewności, to tak jakby was tutaj nie było. Ta pewność wynikająca z narracji biblijnej, z tego, co Biblia przedstawia, jest tak bardzo ważna dla nas, byśmy faktycznie mogli z nadzieją, graniczącą z pewnością, patrzeć w przyszłość, na to, co zdarzy się nam i co zdarzy się z nami. Ciekawa jest. Często, ciekawy jest często zapis biblijny. Rozpocznijmy od tego, że dzisiaj, mówiąc o otwartych bramach, chcę mówić na temat Jezusa Chrystusa, bo te otwarte bramy, czy te podniesione wierzchy bram, mówią właśnie o Jezusie Chrystusie w określonym kontekście, i my ten kontekst dzisiaj spróbujemy znaleźć. W liście do Hebrajczyków w piątym rozdziale Znajdujemy taki zapis, który często stanowi problem dla niektórych ludzi. Piąty rozdział od pierwszego wiersza. Albowiem każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. I mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, Skoro On sam podlega słabości. Z powodu niej bowiem powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy, a nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga jak Aaron. Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do Niego powiedział jesteś moim synem, dzisiaj Ciebie zrodziłem. I ten ostatni fragment jest najbardziej problematyczny w różnych społecznościach religijnych, ale także w indywidualnych przypadkach, bowiem to stwierdzenie: Dziś Cię zrodziłem, najczęściej odnosi się do urodzenia Jezusa Chrystusa i stwarza wrażenie, że Jezus Chrystus nie może być Bogiem dlatego że Bóg jest wieczny, a więc nie ma ani początku ani końca. I to stwierdzenie tutaj jesteś moim synem dzisiaj cię zrodziłem ma być niejako pozornym dowodem na to, że Chrystus Bogiem nie jest. Ale kiedy otworzymy 13 rozdział Dziejów Apostolskich i tam 33 werset to zauważymy interpretację Jaką przedstawia nie apostoł Paweł, który napisał list do Hebrajczyków, ale ktoś, kto był, można by powiedzieć, takim filarem w tym pierwszym kościele apostolskim. Posłuchajcie, co jest napisane w 33 wierszu, może wcześniej. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał ojcom. Wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim, synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. Zauważcie, że jeden i drugi powołuje się na psalm drugi i gdybyśmy nie mieli tego zapisu z dziejów apostolskich, tylko zapis z listu do hebrajczyków, rzeczywiście można by pomyśleć, że to narodzenie Jezusa Chrystusa jest jego początkiem. Okazuje się, że nie. Że to, o czym mówi psalm drugi, dzisiaj Cię zrodziłem, w rzeczywistości mówi nam o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. No więc, kiedy patrzymy na takie stwierdzenia biblijne, to okazuje się, że Pismo Święte samo siebie wyjaśnia. Wcale nie musimy się niczego domyślać, a mamy rzeczywiste stwierdzenia, które dają nam asum do tego, abyśmy zrozumieli treść tego, co zostało zapisane właśnie chociażby w psalmach. Jest też jeszcze jedna kwestia, która odnosi się do wypowiedzi z listu do Hebrajczyków. Mianowicie w drugiej księdze Mojżeszowej w 30 rozdziale znajdujemy zapis, który skonfrontujemy z tym co napisał Paweł w liście do Hebrajczyków. Posłuchajcie, 30 rozdział od 23 wiersza. A ty weź sobie może wcześniej od 22. I rzekł pan do Mojżesza te słowa: A ty weź sobie nie najprzedniejszych wonności 500 łutów wybornej mirry, wonnego cynamonu, połowę tego, czyli 250 łutów, i wonnej trzciny 250 łutów, i kasji 500 łutów według cykla świątynnego i jeden chin oliwy z oliwek. Zrobisz tego święty olej do obrzędowego namaszczania wonną mieszaninę, tak jak się sporządza wonności Będzie to święty olej do namaszczania. I dalej Pan Bóg mówi do Mojżesza, że tym olejem ma namaścić nie tylko kapłanów, ale również i świątynie, i skrzynie świadectwa, i wszystkie sprzęty świątynne, jak stół na chleby pokładne, i wszystkie naczynia, i świecznik, jego przybory, ołtarz kadzenia, ołtarz całopaleń, i wszystkie naczynia, i kać oraz jej podstawę. Poświęcisz jej i będą świętością nad świętościami, cokolwiek się ich, cokolwiek się ich dotknie, będzie poświęcone. I trzydziesty werset mówi: Namaścisz też Arona i jego synów, i poświęcisz ich na moich kapłanów. Powróćmy do listu do Hebrajczyków, bo to właśnie tam jest powiedziane na ten temat. Apostoł Paweł mówi, że każdy kapłan wzięty wśród ludzi bywa ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. I dalej jest powiedziane, że nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga jak i Aaron. I piąty werset jeszcze raz. Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział jesteś moim synem dzisiaj cię zrodziłem. Jezus Chrystus nie pochodził z rodu Lewiego. To właśnie pokolenie Lewiego było pokoleniem z którego wywodzili się kapłani, z którego wywodzili się słudzy świątyni, tak zwani lewici. I to namaszczenie wynosiło ich ponad inne pokolenia właśnie do służby w świątyni. Apostoł Paweł mówi tutaj o tym, że Jezus Chrystus nie nadał sobie tej godności sam, ale do tej godności został podniesiony przez samego Boga i namaszczony Duchem Świętym. To jest bardzo istotne, ale także rodzi się pytanie: do czego Jezusowi potrzebna była ta niezwykła funkcja arcykapłana? Skoro w rzeczywistości był ofiarą, żadna ofiara w Starym Testamencie nie była nazywana kapłanem czy arcykapłanem. To właśnie kapłani posługiwali się ofiarami w celu dopełnienia tych wszystkich zaleceń, które Bóg dawał w kontekście usunięcia grzechu od ludzi czy z ludzi. No ale okazuje się, że funkcja Jezusa Chrystusa jest rozłożona w czasie i ma swoje określone etapy. My o tym doskonale wiemy. Wiemy, jak to wygląda, ale warto sobie to wszystko przypominać, byśmy faktycznie mogli to umieścić w czasie i zrozumieć, jak Jezus Chrystus dokonywał tych wszystkich rzeczy i sprostał tym wszystkim funkcjom, które zostały na niego włożone. Mamy powiedziane w liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale i w dziewiątym wierszu takie słowa. Może jeszcze wcześniej ósmy werset. Wszystko poddałeś pod stopy Jego, a poddawszy Mu wszystko nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem zacierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. No więc mamy tutaj takie jasne stwierdzenie, że stał się ofiarą, ale Stał się jeszcze kimś więcej. W siódmym rozdziale od pierwszego wiersza napisane jest o Melchizedeku, który był takim typem na Jezusa Chrystusa, czyli takim wzorem na Jezusa Chrystusa. Ten to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw Król Sprawiedliwości, następnie zaś Król Salemu, to jest Król Pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Historia Melchizedeka to historia jeszcze przedjudaistyczna, przed Izraelem. Jeszcze nie było nawet mowy o tym, żeby jakiś potomek Abrahama funkcjonował, kiedy faktycznie Melchizedek pojawił się w życiu Abrahama. Ciekawą rzeczą jest, że historycznie nie można było wywieźć ani początku, ani końca życia Melchizedeka, chociaż był człowiekiem. Przynajmniej tak się wydaje z tego, co przekazuje nam słowo Boże, bo trudno sobie wyobrazić, żeby jakaś niebiańska istota na Ziemi była kapłanem. Skoro jedynym kapłanem mógł być Jezus Chrystus, poprzez to, że ofiar, ofiarował samego siebie i został powołany na tą funkcję przez samego Ojca. No więc mamy Melchizedeka i mamy tutaj to odniesienie do ponadczasowości. Ponadczasowości nie tyle Melchizedeka, co Jezusa Chrystusa, na podstawie tego wzoru, jakim był Melchizedek. Bo mamy tutaj powiedziane: bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca. No więc w rzeczywistości Jezus Chrystus jest tym, który ten symbol w postaci Melchizedeka uzewnętrznił swoim pojawieniem się na tym świecie. No, ale dalej czytamy, że kiedy Jezus Chrystus stał się ofiarą i umarł na krzyżu, a potem zmartwychwstał, przebywał na ziemi jeszcze 40 dni. Po tych 40 dniach, które opisane są dosyć lakonicznie w dziejach apostolskich, udał się na górę Oliwną i tam. Pożegnawszy uczniów, odszedł do miejsca, skąd przyszedł. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć inkarnacji Jezusa Chrystusa. To jest Boże dzieło. My przyjmujemy to jako fakt i nawet nie próbujemy tego w jakikolwiek sposób rozwiązać. Wiemy, że tym, który uczestniczył w pojawieniu się Jezusa Chrystusa na tej planecie, był Duch Święty. To on sprawił, że Maria. Urodziła Jezusa Chrystusa. Nie rozumiemy też, w jaki sposób intelektualnie Jezus Chrystus rozwijał się i w jakim momencie rozumiał jako dziecko, że jest tym posłanym Mesjaszem. To wszystko było zsynchronizowane z działaniem Ducha Świętego, bo nie rozumiemy też, w jaki sposób Jezus Chrystus, będąc dzieckiem człowieka, w tym przypadku Marii, człowieka grzesznego. Mógł nawet w swoim dzieciństwie nie grzeszyć. A tak było, dlatego że powiedziane jest bardzo wyraźnie, że nie popełnił żadnego grzechu. No więc cała inkarnacja Jezusa Chrystusa, jego życie, począwszy od poczęcia, skończywszy na ofierze na Golgocie, jest dla nas jedną wielką tajemnicą, którą będziemy mogli roztrząsać i rozważać przez całą wieczność. Ale tak jak nie będziemy mogli pojąć Boga do końca zawsze, tak również i tą kwestię będziemy rozważać przez całe wieki, całe eony czasu, można by powiedzieć, i ciągle będziemy mogli odkrywać nowe fakty, nowe zrozumienie tego, w jaki sposób Bóg ułożył plan zbawienia człowieka. Bo jakże można zrozumieć pojawienie się Boga w postaci człowieka? To jest coś, co wykracza poza nasze pojmowanie. No ale właśnie wtedy, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał, my czytamy w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale o wydarzeniach, które były naprawdę niezwykłe, bowiem 27 rozdział Ewangelii Mateusza mówi nam, o tych spektakularnych wydarzeniach które miały miejsce w momencie śmierci Jezusa Chrystusa a potem zmartwychwstanie. Przypomnijmy je sobie, bo opisane to jest właśnie w 27 rozdziale Ewangelii Mateusza i tam począwszy od 50 wiersza. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu. I ziemia się zaczęsła, i skały popękały. I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, czyli inaczej mówiąc, zmarli, zostało wzbudzonych i wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do świętego miasta i ukazali się wielu. Zobaczcie, że mamy do czynienia z niezwykłymi, spektakularnymi zdarzeniami w momencie śmierci Jezusa Chrystusa. Jakże wielkie musiało być to trzęsienie ziemi, skoro skały popękały. To nie tylko że sunęły się kamienie gdzieś z jakiegoś urwiska, ale jest powiedziane, że popękały skały, że popękała ziemia w tych miejscach, gdzie znajdowały się groby pewnych ludzi, którzy dawno zasnęli. I w momencie kiedy Jezus Chrystus umiera, zostają z martwych wzbudzeni, ale ciekawą rzeczą jest, że wychodzą dopiero ze swoich grobów po jego zmartwychwstaniu. Nie rozumiemy, jak to się wydarzyło, ale tak pokazuje nam Ewangelia. No ale musimy też zdać sobie sprawę z tego, że ci ludzie nie stali tylko po to, aby zmartwychwstać i przeżyć kolejnych być może 50 czy 70 lat. Z nimi musiało coś się zdarzyć. To jest tak jak w spektaklu, spektaklu teatralnym. Mówi się, że skoro w pierwszym akcie pojawia się pistolet, to najpóźniej w trzecim musi wystrzelić, prawda? No więc mamy tutaj też podobną sytuację. Musimy zobaczyć, co stało się z tymi ludźmi i dlaczego w ogóle zostali zmartwych wzbudzeni. Jaki był powód tego? Zauważcie, że kiedy yy, Łazarz został zmartwych wzbudzony, miało to na celu. Pokazanie boskości Jezusa Chrystusa, bo nikt, jedynie Bóg może z martwych wzbudzić, albo ten Bóg może poprzez człowieka z martwych wzbudzić drugiego, tak jak chociażby Piotr wzbudził Tabitę z martwych. To tylko taki przykład, ale niemniej jednak dowodem na boskość Jezusa Chrystusa było zmartwychwzbudzenie Łazarza i zresztą nie tylko niego. No więc. Popatrzmy, co dalej się dzieje w tej historii zbawczej, bo ciągle jesteśmy w pierwszym wieku naszej ery, jeszcze w pierwszej połowie pierwszego wieku. Widzimy te wydarzenia na Golgocie, widzimy zjawiska w przyrodzie, jakie miały miejsce i widzimy to nadnaturalne zmartwychwzbudzenie ludzi. A co dzieje się dalej? Nie wiemy, co z nimi się dzieje w tym momencie. <laughs> Jest powiedziane, że weszli do Jerozolimy i ukazali się wielu. Ale przecież nie chodziło tylko o ukazanie się. Oni składali świadectwo o tym, że Jezus Chrystus był prawdziwie Mesjaszem i że został z martwych wzbudzony wbrew temu, co mówili arcykapłani i żołnierze, którzy zostali przekupieni, mówiąc, że Jezus, ciało Jezusa Chrystusa zostało wykradzione z grobu. No więc być może, że przez całe 40 dni po zmartwychwstaniu swoim i Jezusa Chrystusa przekazywali tą informację w Jerozolimie. Nie ma mowy o tym, że wydostali się czy wykraczali poza to miasto, ale oczywiście cała koncentracja tych wszystkich obrzędów religijnych, które miały miejsce właśnie w czasie Paschy. Odbywała się w Jerozolimie, i Izraelici z różnych regionów swojego państwa, właściwie wtedy nie swojego, bo byli okupowani przez Rzymian, no ale z tego obrębu, w których mieszkali, z tych rejonów, przybywali do Jerozolimy właśnie na Święto Paschy. Ta informacja przekazywana przez tych zmartwych, wzbudzonych z całą pewnością wywarła ogromny wpływ. Na przyszłych wyznawców Jezusa, Chrystusa, czyli na chrześcijan. My widzimy ten pierwszy wiek, który owocuje tak wielkimi nawróceniami, że tysiące ludzi się nawracają. Byłoby to z ludzkiego punktu widzenia niemożliwe do osiągnięcia, gdyby nie pewne fakty, które pomagały w tym, aby ludzie mogli przyjąć w rzeczywistości. Tą narrację mówiącą o tym, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, że Jezus Chrystus umarł, ale również i zmartwychwstał. A potem, kiedy dochodziły do tego jeszcze te fakty, które były opisane w Biblii jako proroctwa dotyczące Mesjasza, wówczas nawet poganie gotowi byli przyjmować tą prawdę o wybawieniu człowieka. Chociaż być może wcześniej nie zdawali sobie nawet sprawy z tego, że człowiek potrzebowałby jakiegoś wybawienia, które by skutkowało życiem wiecznym. No ale popatrzmy po tych 40 dniach. Jezus Chrystus odchodzi. W liście do Efezjan, w czwartym rozdziale, mamy powiedziane takie słowa. Czwarty rozdział i ósmy werset. Dlatego powiedziano, i znowu mamy cytat z Psalmu, Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Mamy tutaj dwie kwestie, które pojawiają się w tej wypowiedzi apostoła Pawła. Po pierwsze, jest powiedziane, że kiedy Jezus Chrystus wstąpił na wysokość, a więc wrócił do miejsca, z którego wyszedł, powiódł za sobą jeńców. Żeby to lepiej zrozumieć, znowu musimy odnieść się do listu do Hebrajczyków, tym razem do drugiego rozdziału. I tam w wierszu piętnastym przeczytamy takie słowa. Może od czternastego. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Czyli przez swoją śmierć, Zniszczył władzę szatana nad światem, zniszczył władzę szatana nad ludźmi, którzy poddadzą się woli Boga, woli Jezusa Chrystusa. I dalej? I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Zobaczcie, jak się nazywają ludzie, którzy są w niewoli? Albo jeńcy, prawda? My nie mówimy o służbie, ale mówimy o wojnie, bo jesteśmy na wojnie. I ci, którzy są niewolnikami, właściwie zniewoleni są w rzeczywistości, to są tymi, którzy, których nazywamy jeńcami. I tutaj, właśnie w liście do Efezjan, na podstawie tego profetycznego psalmu, apostoł Paweł mówi, że Jezus Chrystus tych jeńców którzy zostali z martwych wzbudzeni powiódł ze sobą. A więc mamy rozwiązanie tej kwestii dotyczącej tych ludzi, którzy zostali z martwych wzbudzeni. Ktoś by mógł powiedzieć no tak, ale przecież kiedy jesteśmy na górze oliwnej i patrzymy na wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa, to raczej tam nie widzimy tych, którzy zostali z Jezusem Chrystusem wzięci, prawda? Oczywiście, że nie widzimy, ale to stwierdzenie prorocze z Psalmów i potwierdzenie tego przez apostoła Pawła z listu do Efezjan, a także z listu do Hebrajczyków, pokazuje nam, że oni również z Jezusem Chrystusem zostali wzięci do nieba, do tego miejsca, które zostało obiecane człowiekowi poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Być może, Gdzieś już wcześniej zostali zabrani, a później Chrystus do nich dołączył i razem znaleźli się przed tym wielkim, wspaniałym miastem, nową Jerozolimą, a więc miejscem siedziby samego Boga, gdzieś w kosmosie. I tutaj przychodzi nam w sukurs ten Psalm 24, od wiersza 7 do 10, gdzie Jezus Chrystus wraz z tymi jeńcami stoi przed bramami. I w taki charakterystyczny, uroczysty sposób jest puszczany poprzez bramy tego świętego miasta. O tym świętym mieście mówi Apokalipsa, ale dzisiaj nie będziemy do tego sięgać. I tam rzeczywiście jest to bardzo obrazowo przedstawione. Zobaczmy jeszcze raz do Psalmu 24. Psalm 24, od wiersza 7. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały, odzywa się głos za bramy. To oczywiście aniołowie, oni doskonale wiedzą, kto tam stoi. Ale chodzi o to, aby jak gdyby uwypuklić tą wielką radość, która miała miejsce w momencie, kiedy Jezus Chrystus stał i doszedł do miejsca swojego Pobytu również i dzisiaj. I dalej czytamy. Któż jest tym królem chwały? Pan silny i potężny, pan potężny w boju. I znowu pytanie. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan zastępów. Zastępani, zastępami nazywani są aniołowie. A więc Pan wszystkich aniołów. To Chrystus jest tym, który w szczególny sposób jest wielbiony przez aniołów. To właśnie oni z wielką radością wykonują wszelkie jego polecenia, o których tak szeroko mówi księga Apokalipsy. I zauważcie, że ten psalm, który jest poezją, który jest pieśnią, jest także proroctwem wykraczającym poza tą historię tej Ziemi, poza rejon, obręb naszego świata, gdzieś głęboko w przestrzeń kosmiczną, którą dzisiaj nie jesteśmy zauważyć ani dostrzec, mimo tych wielkich możliwości, jakie daje nam współczesna nauka. No ale co się dzieje dalej? Bo mamy tutaj powiedziane, w tym ósmym wersecie liście do Efezjan, że nie tylko powiódł za sobą jeńców, ale że ludzi darami obdarzył. Co to może być? No więc Jezus Chrystus jest przez dziesięć dni w niebie. Dziesięć dni, bo jak wiecie, pięćdziesiątnica. To było szczególne święto, nazywane zielonymi Święta, świętami. I skoro Jezus Chrystus od Paschy przebywał na ziemi 40 dni, a później do świąt zielonych trzeba było jeszcze 10 dni, to w ciągu tych 10 dni musiało w niebie coś wydarzyć się niezwykłego. Już po części wiemy, co się musiało wydarzyć. Dlatego, że jest powiedziane, że Jezus Chrystus został namaszczony na arcykapłana. Nie widzimy nigdzie w Piśmie Świętym, aby na ziemi się to stało. To musiało stać się dopiero po Jego w niebo I tam został namaszczony na arcykapłana. Do czego w niebie potrzebny jest arcykapłan? Jak widzicie, to co działo się w świątyni ziemskiej, w świątyni jerozolimskiej było symbolem, przez który możemy dzisiaj zrozumieć, w jaki sposób Bóg chciał poradzić sobie z grzechem. Ofiary to był symbol na Jezusa Chrystusa. Kapłani to był symbol na Jezusa Chrystusa. Dzień sądny i wszystkie święta po kolei to był symbol na działanie Jezusa Chrystusa. I tak oto, kiedy byśmy czytali Księgę Daniela, dziewiąty rozdział, zresztą nie tylko. Możemy zauważyć, że przyszedł taki moment, dokładnie przewidziany przez proroctwo, że Jezus Chrystus rozpoczął sąd, o którym mówi XIV rozdział Apokalipsy. Pierwsze poselstwo anielskie bardzo wyraźnie mówi o tym, że rozpoczął się sąd. A więc Jezus Chrystus nie tylko jest kapłanem, arcykapłanem, tym, który jedna, bo kapłan jednał człowieka z Bogiem poprzez ofiarę. Ale Jezus Chrystus stał się sam ofiarą. I jedna nas, grzesznych ludzi, którzy wyznajemy grzech, grzechy swoje, jedna nas z Bogiem. A kiedy to pojednanie zupełnie nastąpi, kiedy zakończy się proces sądowy, bo Jezus Chrystus jest nie tylko arcykapłanem, ale i sędzią, wówczas złoży swoje szaty kapłańskie, a ubierze szaty sędziowskie, aby. Móc wydać wyrok na tych, którzy zlekceważyli tą wielką ofertę Boga na swoje zbawienie, ale także, aby wybawić tych, którzy oczekują tego wybawienia przez Jezusa Chrystusa, którzy dzisiaj nie muszą martwić się tym, że wyczerpią się surowce na tej planecie. Że być może zdarzą się takie warunki atmosferyczne, że trudno będzie wyżyć na tej planecie, i rzeczywiście trzeba będzie stąd uciekać, tylko nie wiadomo gdzie. A nawet gdyby się znalazło takie miejsce, to iluż ludzi stąd ucieknie? Iluż ludzi będzie fizycznie stać na to, aby mogli odbyć taką podróż? No, ale to nie tylko to. Popatrzmy dalej na kolejny psalm który pokazuje nam coś naprawdę niezwykłego. Psalm 133 to również psalm proroczy. To nie tylko pieśń śpiewana, nie tylko poezja, ale także psalm, który mówi o tej rzeczywistości, która miała miejsce na Ziemi podczas tych dziesięciu dni brakujących do pięćdziesiątnicy. No więc popatrzmy na 130, 133 Psalm, jeden z najkrótszych psalmów, gdzie mowa jest na temat jedności i zgodności w Kościele. I mówi ten Psalm tak: O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. My czytamy w dziejach apostolskich, że ich wszystkich serce i myśli były jedno. Oni zbierali się na modlitwie i jednoczyli się wokół obietnicy zesłania Ducha Świętego. Jest to jak cenny olejek na głowie, które spływa na, który spływa na brodę, na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Zobaczcie, że jest i mowa na temat tego olejku sporządzonego w szczególny sposób, o którym czytaliśmy w księgach mojżeszowych gdzie e, faktycznie Jezus Chrystus jest namaszczany na arcykapłana w niebie i to jest ujęte tutaj w tym psalmie. A dalej jest powiedziane, jest to jak rosa hermonu, który spada z góry Sionu. Rosa, deszcz, kropla, to jest symbol Ducha Świętego. Tam bowiem Pan syła błogosławieństwo i życie na wieki wieczne. Możemy powiedzieć, że dzisiaj nasze życie jest zależne od działania Ducha Świętego. To nie tylko działanie Jezusa Chrystusa, ale to wspólne Boże działanie na rzecz zbawienia człowieka jest tak bardzo ważne. I dlatego apostoł Paweł mówi tu i w tym ósmym wersecie w liście do Efezjan, że ludzi darami obdarzył. To tym darem był dar Ducha Świętego, który z kolei sam rozdzielał swoich darów według swojego upodobania, jak także o tym mówi apostoł Paweł. Tak więc mamy do czynienia z taką szeroką wizją tego, co miało miejsce nie tylko na Golgocie i po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, ale także i w późniejszym czasie, przy wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa, w ciągu tych dziesięciu dni w niebie, kiedy Jezus Chrystus jest namaszczany na arcykapłana, ale także po tych pięćdziesięciu dniach, kiedy Duch Święty wstępuje na apostołów, i pozostaje na tej planecie zgodnie z tym, co mówi Jezus Chrystus w XIV rozdziale Ewangelii Jana, mówiąc o obietnicy zesłania Ducha Świętego. Ale wiecie, to nie koniec. To nie koniec, dlatego że Duch Święty, działając w jakiś sposób, powodował, że ludzie. Zaczęli interesować się proroctwami i zrozumieli chociażby na podstawie Księgi Daniela nie tylko kwestię zbawienia człowieka, ale także kwestie działania szatana, który posługuje się ludźmi, który posługuje się Kościołami, który posługuje się tymi, którzy mają władzę na tej ziemi i często z jego nadania. Ale także dzięki temu Duchowi Świętemu, Zakończy się dzieło, które zostało rozpoczęte w nas. Także apostoł Paweł mówi, że to dobre dzieło, które Bóg w nas rozpoczął przez Ducha Świętego, on również je dokończy przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Oczywiście jeżeli poddamy się wpływowi Ducha Świętego. I co ważne, że po raz kolejny Duch Święty rozpocznie swoje dzieło w niezwykły, nadnaturalny i niespotykany dotąd w historii sposób w jego niezwykłej boskiej mocy. Bo jest powiedziane, a to już mówi duch proroctwa, że będzie to wylanie Ducha Świętego znacznie większe, czyli inaczej mówiąc, przewyższy to, które miało miejsce podczas pięćdziesiątnicy. Tak więc mamy naprawdę niezwykłą perspektywę. Tyle tylko, że w dziwny sposób dzieje się to tak, że różnie ludzie będą na to reagować. Kiedy czytamy chociażby książkę Wielki Bój czy Historię Zbawienia, to tam jest wyraźnie powiedziane, że kiedy objawi się Duch Święty w Bożym Kościele, to wielu ludzi w tym Kościele, Bożym Kościele uzna to za fanatyzm. I to jest niezwykłe. Dlaczego to wyraźne działanie Ducha Świętego nie będzie zaakceptowane, ale stanie się czymś podejrzliwym w umysłach wielu ludzi? Zobaczcie więc, że nie na darmo Jezus Chrystus powiedział, że wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Jeżeli nie będziemy poważnie traktować swojego zbawienia i naszego ścisłego związku z Bogiem, to, ten niezwykły, to niezwykłe działanie Ducha Świętego, które ma się objawić, można by powiedzieć na dniach niemalże, nie zostanie przez nas dostrzeżone, a wręcz przeciwnie, uznamy to jako zagrożenie, bo zawsze fanatyzm będziemy uważać za zagrożenie. Zobaczcie, jak blisko biegnie droga prawdy od drogi fałszu. Postrzeganie tego, co jest prawdą i postrzeganie tego, co może być fałszem. Co może być zagrożeniem dla nas. Jak bardzo ściśle musimy być poinformowani dzięki Słowu Bożemu i wiedzieć o tym, i wierzyć w to, że tak właśnie jest, a nie inaczej. Bo w rzeczywistości możemy stracić to, na co oczekujemy, czego się spodziewamy. I na koniec, z księgi proroka Oze Ozeasza. Jedno krótkie stwierdzenie, które odpowiada na pytanie, kiedy to się stanie. Posłuchajmy, co mówi prorok Ozeasz w trzech pierwszych wierszach szóstego rozdziału. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy rany nasze. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, a trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Zobaczcie, że Ozeasz mówi tu o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i dokładnie pokazuje, jak długo Jezus Chrystus jest w grobie. Po dwóch dniach podniesie nas. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, a trzeciego dnia podniesie nas. Na podstawie tego tekstu z Księgi proroka Ozeasza. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie mówi, że już zostaliśmy posadzeni w okręgach niebieskich w Jezusie Chrystusie. Czyli tak, jakbyśmy już tam byli. Dlaczego? Dlatego, że to, co uczynił Jezus Chrystus, przesądza o przyszłych wydarzeniach i o naszym losie. I dalej co jest powiedziane? Starajmy się więc usilnie poznać Pana. To jest pierwsze zadanie, jakie stoi przed każdym adwentystą. Starajmy się usilnie poznać Pana. Nie wystarczy znać pobieżnie Pana, nie wystarczy pobieżnie znać Boga. My musimy znać dokładnie tego, który jest Bogiem. I dalej? Że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna. To jak pewne jest, że jutro z poranku znowu będzie dzień. Tak pewne jest to, że znajdziemy, jeżeli będziemy szukać i próbować poznawać Pana, lepiej poznawać Pana. I dalej jest powiedziane: i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Deszcz, symbol ducha świętego. To jest właśnie to. Ogień, oliwa, deszcz to symbole ducha świętego. Jeżeli wcześniej nie poznamy Pana, bo przecież Panem także jest Duch Święty, jeżeli nie będziemy się starać, aby go poznać, to oczywiście go nie poznamy i nie rozpoznamy też Ducha Świętego, który zostanie zesłany na Kościół. Ale także nie będziemy przez tego Ducha przygotowani, aby zasiąść w okręgach niebieskich. A więc nasze zbawienie nie jest czymś obojętnym. Nie jest czymś, co zamyka się w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, a nawet w, nie w niebowstąpieniu. To nasze życie wieczne zamyka się w całym procesie zbawczym, którego dokonuje Bóg, bo on ciągle ten proces trwa, aż do momentu, kiedy zbawieni znajdują się, znajdą się w jego królestwie. Nie zostawiajmy więc Biblii na półkach. Starajmy się dogłębnie ją poznawać, czytać, abyśmy naprawdę nie byli zaskoczeni tymi wydarzeniami, które zaczną przyspieszać w niezwykłym tempie. Siostra Ellen White napisała, że ostatnie wydarzenia na Ziemi będą bardzo szybko następować po sobie. To nie będzie taki proces, jak dzisiaj widzimy. To będzie coś, co będzie zaskakiwało nas z dnia na dzień. Ale jeśli nie będziemy znać Boga. Nie poznamy też tych wydarzeń, a nasze życie niestety będzie można uznać za stracone, dlatego że poznanie Boga jest czymś koniecznym i dlatego została nam dana Biblia. Niech więc Bóg pomoże nam poważnie ją traktować i nie koncentrować się na doczesności, a przede wszystkim koncentrować się na wieczności. Amen.